W okresie realizacji planu sześcioletniego zapotrzebowanie na energię elektryczną rozwijającego się kraju szybko rośnie. Zapada decyzja o budowie tu, w Koninie, pierwszej w Polsce elektrowni pracującej na węglu brunatnym. Nie mieliśmy doświadczonych projektantów elektrowni na takim paliwie. Na początku w projektowaniu i dokumentacji pomogli nam specjaliści z NRD. Drugi i trzeci etap budowy realizowany był już w oparciu o wyłącznie polską myśl konstrukcyjną. Elektrownia Konin od początku istnienia stała się poligonem doświadczalnym dla całej polskiej energetyki. Łączna moc zainstalowana w tej elektrowni wynosi 583 MW. Do eksploatacji oddano ją w 1958 roku. Od tamtego czasu przybył tej ziemi jeszcze jeden niespotykany tu wcześniej krajobraz. W 1963 roku rozpoczęto budowę elektrowni Pątnów. Pierwszy z sześciu bloków o mocy 200 MW przekazano do eksploatacji już po 4 latach od rozpoczęcia budowy. Do 1969 roku nastąpił rozruch pozostałych 5. Dobudowano jeszcze później 2 turbozespoły po 200 MW każdy, ale opalane już mazutem. W 1970 roku powołano zespół elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Zatrudnienie znajduje tu 4800 osób, a zainstalowana w zespole PAK moc wynosi łącznie 2800 MW. W skali kraju jest to wielkość niebagatelna. Oznacza, że co 10. polski kilowat pochodzi właśnie stąd. Obfitość energii elektrycznej w niedługim czasie pociągnęła za sobą rozwój innych gałęzi przemysłu. W latach 1961-1966 powstał tu jeden z bardziej znaczących na gospodarczej mapie kraju zakład, Huta Aluminium Konin. Po zlikwidowaniu Skawiny jest jedynym producentem białego metalu w Polsce. Aluminium otrzymuje się w niej według licencyjnej technologii francuskiej firmy Pechiney. Do Konina, m.in. z Węgier i Australii, sprowadzane są boksyty, które metodą elektrolityczną przetwarza się na tzw. gąski aluminiowe. Następnie jako aluminium hutnicze kierowane są one na potrzeby krajowego przemysłu, a część na miejscu trafia do odlewni, której przygotowuje się bloki różnych stopów. W 1972 roku rozpoczęła pracę walcownia blach i taśm. Tu w procesie walcowania na gorąco uzyskuje się blachy grubości do 0,9 mm, które potem w walcowaniu na zimno przetwarzane są w taśmy o grubości 0,3 mm. Aluminiowe wyroby walcowane są bardzo poszukiwane. Znajdują wszechstronne zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, mieszkaniowym, meblarskim. Najczęściej na co dzień spotykamy je w artykułach gospodarstwa domowego. Gwałtownie przebudzona ziemia ma swoje prawa. Następują niespotykane dotąd zjawiska. Zachodzi łańcuchowa reakcja między industrializacją a urbanizacją.
nie sposób już jej powstrzymać. Ta ziemia potrzebuje rąk do pracy, ale nie wystarczy już sięgać po nie do okolicznych wsi. Trzeba przyciągnąć obcych. Trzeba ich zachęcić, stworzyć nowe, lepsze warunki życia. Dla nich wyrosło nowe miasto. Śmiało przekroczyło wiekową naturalną przeszkodę rzekę. Tak o Koninie pisał jego mieszkaniec Tomasz Strzelczyk. To miasto niespokojne jak obraz Picassa, w iluzji kolorów i kształtów. Grają ludzie, domy, ulice, niczym plątanina kresek na kubistycznym płótnie. To miasto jak dwudziestowieczna rzeźba, wykuta ludzką pracą i węgla i aluminium, cieszące oko błękitem elektrycznych iskier. To miasto nowego życia i nowych ludzi. Miasto nowego życia po początkowym okresie dość spontanicznej, w pewnym sensie nawet chaotycznej rozbudowy, po latach zaczęło rozrastać się w sposób bardziej przemyślany. Powstały nowe, piękniejsze i wygodniejsze już osiedla. Miastu zaczyna brakować przestrzeni. W 1967 roku pochłania wsie Niesłusz, Chorzeń, Morzysław, Maranty. 10 lat później w granice administracyjne Konina przyłącza się dalsze tereny. Maliniec, Gosławice, Pątnów, Cukrownia Gosławice, później jeszcze Nowy Dwór. Dynamicznie rośnie liczba mieszkańców. Szybki rozwój miasta, rozpoczęty w latach 50., nie byłby możliwy bez udziału wyspecjalizowanych przedsiębiorstw budowlanych. Największym z nich jest kombinat budowlany imienia Rewolucji Październikowej. Miastu nadal było ciasno. W 1978 roku po północnej stronie linii kolejowej Warszawa-Poznań rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego Zatorze. Po 10 latach przedstawia już taki widok. Krajobraz Nowego Miasta wpisały się też inne osiedla. Oto Morzysław Glinka, osiedle domków jednorodzinnych zbudowane na terenie nieczynnej od 1953 roku odkrywki. Kolejne osiedle domków jednorodzinnych powstaje na terenie dawnej wsi Chorzeń. Obecnie w Koninie w budowie jest ponad 500 takich domów. Ale Konin boryka się również z poważnymi problemami mieszkaniowymi. W ostatnich latach znacznie i tu spada liczba oddawanych mieszkań. Przy coraz większych potrzebach jest to sytuacja bardzo trudna. W 1988 roku w budownictwie zakładowym, komunalnym i indywidualnym oddano do użytku około 140 mieszkań oraz tylko 312 mieszkań spółdzielczych, podczas gdy w kolejce na spółdzielcze M czekało niemal 6 tysięcy osób.